Dobry wieczór lub dzień dobry, gdziekolwiek nas Państwo oglądają. To jest program Polonia 24. Agata Konarska, witam i zapraszam. I zgodnie z zapowiedzią wracamy teraz do tematu 6. filmowego konkursu historycznego Patria Nostra. A oto Państwa i moi goście. Laureat 1. miejsca Adam Pongracz, uczeń ze szkoły w Budapeszcie. Laureat 2. miejsca Bartosz Wojciech Urbanowicz, uczeń gimnazjum imienia świętego Jana Pawła II w Wilnie. Reprezentująca laureatów 3. miejsca Ewa Mańkowska, nauczycielka ukraińsko-polskiego sojuszu imienia Tomasza Padury w Równym na Ukrainie. Oraz pan Mirosław Gryk, organizator konkursu Patria Nostra. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I oczywiście rozpocznę od złożenia gratulacji laureatom tego konkursu i do nich właśnie pierwsze pytania. Adamie, dlaczego zdecydowałeś się wziąć udział w tym konkursie i skąd pomysł, by właśnie historię bitwy pod Samochrodkiem opowiedzieć? Nasza nauczycielka z historii, pani Beata Mądrowicz, zasugerowała ten konkurs w zeszłym roku i wtedy też wzięliśmy udział. I wtedy zajęliśmy 5. miejsce, a w tym roku też zastartowaliśmy. I temat to, chcieliśmy mieć jakiś wojenny temat, bo to bardziej ciekawi nas jako chłopcy. Wśród nagrodzonych filmów znalazł się także ten dotyczący Błękitnej Armii. Bartoszu, cóż takiego fascynującego jest w historii Armii Hallera? Na pewno najciekawsze jest to, że to była armia, która powróciła do Polski, mimo tego, że był z tym lekki problem. I na pierwszy rzut oka zobaczyliśmy, że to może być ciekawy temat i go wybraliśmy. I się udało zdobyć nagrodę. Tak, jak najbardziej. To pytanie do pani Ewy. Pani Ewo, co dzieciom, co młodzieży daje udział w takim właśnie konkursie? Warto ich zachęcać? Jak pani zachęca swoich podopiecznych? Oczywiście to dla moich uczniów jest dodatkowa, ciekawa lekcja historii i powiedziałabym, że to jest dla nich taka praktyczna nauka języka historii Polski, ponieważ muszą podczas tej lekcji dać coś od siebie, interpretować, myśleć i zastanawiać się i wyciągać wnioski, więc to jest z pewnością bardzo cenna, dodatkowa lekcja. Panie Mirosławie, znamy już laureatów tegorocznej edycji. Czas zatem na podsumowanie. Jaka była tegoroczna edycja konkursu? No, pandemia nam utrudniła realizację, ale do konkursu przystąpiło ponad 1100 uczniów i nauczycieli z Polski i z Polonii świata. Powstało prawie 300 kolejnych filmów, a muszę powiedzieć, że w ramach konkursu Patria Nostra tych filmów jest już 1500. I te wszystkie filmy są do obejrzenia na naszych stronach internetowych. Zapraszam serdecznie wszystkich telewidzów z Polonii świata do zapoznania się z najlepszymi pracami konkursowymi. Przypuszczam, że ten wybór zwycięzców wcale nie był w takim razie prosty, skoro tak dużo pracy napłynęło. Jak by pan ocenił poziom i były takie filmy, które na przykład zupełnie pana zaskoczyły podejściem do tematu? No, najlepsze prace są wybitne, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że ich autorami są amatorzy, kilkunastolatkowie. Oni doskonale się wcielają w rolę bohaterów, używają najróżniejszych technik filmowych, a realizacja krótkiego filmu jest bardziej wymagająca niż filmu trochę dłuższego. Oni muszą w pigułce zawrzeć mnóstwo informacji o wydarzeniu historycznym, zmontować film, nagrać, podłożyć ścieżkę dźwiękową. I to są mini produkcje filmowe na bardzo wysokim poziomie, zwłaszcza te prace najlepsze, które wygrywają. A że tych prac jest bardzo dużo, więc mamy już bogate portfolio. Bartoszu, Adamie, powiedzcie w takim razie, co z waszego punktu widzenia przy realizacji tych filmów było największym wyzwaniem? Na pewno największym wyzwaniem było zmieszczenie tej całej informacji w pigułce do 1 minuty. Czyli czas. Naszych... Tak, chodziło o czas właśnie, bo te tematy są materiałem na naprawdę bardzo długie produkcje i bardzo fajne. No, więc może... No, a w swoim przypadku? U nas też to było bardzo ciężkie i u nas najwięcej czasu montowanie zajęło, bo dosyć ciężko by było zdecydować, co mamy i jak ułożyć. Ta edycja, można powiedzieć, już dobiegła końca. Zapytam pana, panie Mirosławie, w takim razie, czy już myślicie, pracujecie nad kolejną edycją? Oczywiście.
Siódma edycja już została ogłoszona. Zapraszam Polonię Świata do rejestracji na stronie internetowej konkurs-patrianostra.pl. To jeszcze na koniec zapytam właśnie i uczestników, i panią. Dalej będziecie myśleć o starcie w kolejnej edycji tego konkursu, a pani będzie zachęcać też młodzież? Oczywiście, my już drugi rok z kolei otrzymaliśmy trzecie miejsce, więc jeszcze jest nad czym pracować. W przyszłym roku będziemy walczyć o wyższe miejsca i konkurs się cieszy coraz większą popularnością w naszym środowisku i przyznam, że castingi już trwają. A jak jest w waszych środowiskach? Jest zainteresowanie tym konkursem? Wy też myślicie o tym, żeby jeszcze raz spróbować swoich sił? No dla nas to chyba już ostatni raz, bo dosyć jesteśmy starzy do tego. No, bez przesady. Już idziemy na uniwersytet niedługo i dlatego, ale w szkole w naszym polskiej jest wiele studentów, którzy mam nadzieję, że będą wziąć udział w tym konkursie. A u ciebie jak? To był nasz debiut, bardzo udany debiut, więc my na pewno będziemy dalej kontynuować to i myślę, że będziemy zachęcać inne drużyny, bo na pewno jest potencjał w tworzeniu filmów. Świetnie to słyszeć. Trzymamy za was kciuki w takim razie i za kolejną edycję tego znakomitego konkursu. Bardzo dziękuję za rozmowę i za spotkanie.